Dzisiejsze święto miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli drugą niedzielę wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Przyjęcia chrztu przez nowych członków Kościoła. I dzień ten na prośbę samego Pana Jezusa, przekazanej świętej siostrze Faustynie, jest też świętem Bożego Miłosierdzia. Dlatego też, drodzy moi, chcemy otworzyć nasze serca
na te zdroje łask, które płyną od Boga, który jest pełen miłosierdzia. Po mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy koronkę do Bożego miłosierdzia. Sprawuję tę mszę świętą za świętej pamięci Jana Makowskiego. Prośmy Pana Boga o miłosierdzie, abyśmy doświadczyli pełnego miłości spotkania z Nim podczas tej liturgii mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym. Dlatego radujecie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go,
miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie. Drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, przyjaciele naszej wspólnoty, pamiętamy fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli, tej szczególnej niedzieli, niedzieli Bożego Miłosierdzia.
Apostołowie po wydarzeniach Wielkiego Piątku przebywali razem. Można powiedzieć, schowali się, pozamykali od wewnątrz z obawy, jak mówi Ewangelia, z obawy przed Żydami. Obawiali się o swoje życie, to takie ludzkie, normalne. Jeżeli ich Pana ukrzyżowano, to, tak myśleli, to samo może i ich spotkać. Zwyczajnie po ludzku bali się. Tomasz też nie uwierzył i mówi, jeżeli nie zobaczę przebitych dłoni, jeżeli nie zobaczę otwartego boku mojego Pana Jezusa, nie uwierzę. I wiemy, Pan Jezus przychodzi i mówi Tomaszu, dodajmy niewierny Tomaszu, zobacz mój bok, zobacz moje ręce i nie bądź więcej niedowiarkiem. Drodzy moi, Bóg daje nam obecnie szczególny czas. Zatrzymajmy się w tej homilii dzisiejszej niedzielnej nad tym wielkim skarbem, jakim jest Boże miłosierdzie, święto miłosierdzia. I Bóg woła do nas, kochane bracie, siostro, zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem tego świata. Zauważ swoją siostrę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się nad tym, co w sercu kryjesz i w końcu pomyśl, jaki jest sens i cel twojego życia. Pomyśl, po co żyjesz. Czas miłosierdzia jest po to, aby Bóg bardziej wszedł w nasze życie osobiste, nasze życie rodzinne, nasze życie parafialne, społeczne, narodowe. Tak naprawdę w głębi serca wszyscy pragniemy dobra. Nikomu nie jest dobrze ze złem. Nikomu nie jest dobrze z izolacją. Nikomu nie jest dobrze z tą pandemią strachu. Nikomu nie jest dobrze z tym, co dzieje się, tak czujemy, na zewnątrz nas, bo nie rozumiemy mechanizmów i tego systemu, który jakoś próbuje nas ujarzmić, zniewolić. Ale przede wszystkim nikomu nie jest dobrze z grzechem, bo grzech, wiemy o tym dobrze, to nieposłuszeństwo, to powiedzenie przede wszystkim Bogu nie. Nie chcę Tobie, Panie Boże, służyć. I wydaje się, że bardziej niż chleba pragniemy dzisiaj być ze sobą. Pragniemy otwartych kościołów, pragniemy miłości, pojednania, pokoju. Pragniemy odnaleźć sens życia i tak zwyczajnie pójść w niedzielę do kościoła. Jeszcze tak niedawno wydawało się to takie zwyczajne, pójść, nie pójść, a może nie pójdę, mam inne sprawy. A teraz, gdyby się chciało pójść, no właśnie, jakież są bariery. Jakże dziś w tę uroczystość Bożego miłosierdzia nie przywołać słów tak często powtarzanych przez świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, który jest odkupicielem człowieka. On jeden wie, co znajduje się w człowieku, kim człowiek jest, skąd idzie i dokąd podąża. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, którego nauka wnosi ład w życie społeczne. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, który jest księciem pokoju, który jest tym, który daje prawdę, który jest odwieczną mądrością. Otwórzcie się na wiarę i na rozum. Drodzy moi, są to dwa skrzydła, po których duch ludzki wzbija się ku kontemplacji prawdy. Otwórzcie serca dla Ewangelii życia. Nie zabijajcie. Przygarniajcie najmniejszych, najsłabszych, najbiedniejszych, najstarszych. Zwłaszcza tych, którzy są w różnych domach opieki. Wreszcie najgłębsze wołanie, otwórzcie drzwi swojego serca dla Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Przyjmijcie dar Bożego miłosierdzia.
17 sierpnia 2002 roku święty Jan Paweł II, stając w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, w Łagiewnikach, poświęcił cały świat Bożemu Miłosierdziu. Swoje przesłanie rozpoczął od słów zaczerpniętych z dzienniczka świętej siostry Faustyny. O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. I zaraz dodał, pragniemy z wiarą powtarzać, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. To wołanie, jak podkreślił papież, jest szczególnie potrzebne dzisiejszemu człowiekowi, zagubionemu w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby ono płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych zwłaszcza dzisiaj niepokoju, zwątpienia, z głębin ludzkiego cierpienia. Tam, gdzie jest niezrozumienie, nienawiść, wojna, ból, izolacja, śmierć niewinnych, gdzie brakuje szacunku dla życia i godności człowieka poszukującego niezawodnego źródła nadziei. Drodzy moi, trzeba nam je z wiarą powtarzać. Święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Z gorącym pragnieniem, jak powiedział, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi, napełniło ich serca nadzieją. Z wielkim wzruszeniem papież w tej stolicy Bożego Miłosierdzia w Krakowie wołał: Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swą miłość w Twoim Synu Jezusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata całego i każdego człowieka. Drodzy moi, dodał, trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście. I to zadanie powierzał Pan, drodzy bracia i siostry, wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy codziennie o godzinie 15 bierzecie do rąk różaniec i odmawiacie koronkę do Bożego Miłosierdzia i wołacie z całego serca: Jezu, ufam Tobie. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, aby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, aby wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji. Cywilizacji, powiedzmy, tej popandemicznej cywilizacji miłości, a to w końcu nic nowego. Drodzy moi, drodzy parafianie, wiem, że w głębi waszych serc świadomi treści słów poety często powtarzacie. Mogę żyć bez pokarmu, mogę żyć bez powietrza, bez urody, bez słońca, bez gwiazd, bez marzeń, ale nie mogę żyć bez Ciebie, Boże, bo jesteś wszystkim, czego potrzebuję na tym świecie. Bo bez Ciebie kwiaty nie są pachnące, woda jest gorzka, a pokarm zatruty przez pustkę ptaki nie śpiewają, moje serce nie bije, bo bez Ciebie, Boże, nie chcę żyć, bo bez Ciebie nie ma nic. Drodzy moi, świat, w którym jesteśmy zanurzeni, powiedzmy delikatnie, jest pełen wyzwań. I zadajmy sobie kilka pytań na koniec tej homilii. Czy chcemy mieć swoje dzieci, które tworzyć będą kolejne pokolenia, zdrowe? Czy chcemy mieć rodziców dożywających godnie swoich ostatnich dni, rodziców, dziadków? Trzeba wolności,
na bazie godności człowieka, każdego człowieka, na bazie dekalogu, na bazie Bożego prawa. Bo, jak pamiętacie, zwłaszcza ci starsi, kiedy Jan Paweł II był w polskim parlamencie, powiedział, demokracja bez wartości przeobraża się w totalitaryzm. Prorocze słowa, nie? Wmawia się ludziom nowe, poprawne standardy. Od wielu lat aborcja, eutanazja, manipulowanie ludzkimi embrionami, nowe małżeństwa sodomskie, co jeszcze? LGBT i tak dalej. Ten trend trzeba zatrzymać. Trend przeciwko życiu. Bo wartości zostały odwrócone przez bandę zdemoralizowanych ludzi. Oczywiście jest moda, by być poprawnym politycznie i to ma być zakorzenione w różnych partiach, stowarzyszeniach, często tajnych. Ta polityka correctness to niby na zasadzie oglądy, ogłady i tolerancji. Ale chwilę potem trzeba odpowiedzieć, jaki ma być ten świat? Jaki ma być ten świat XXI wieku, trzeciego tysiąclecia? Co ma być fundamentem tego świata? A jeszcze inni pesymiści pytają, czy w ogóle ten świat ma istnieć? Nadchodzi chyba czas popatrzenia kompleksowo na życie, rodzinę, w kontekście życia całej społeczności. Trzeba ludzi mądrych, aby wreszcie ułożyć nowe prawo, gdzie zabezpieczone zostanie fundamentalne prawo do życia, do rozwoju harmonijnego, poczętego człowieka i do godnej śmierci. Drodzy moi, do wieczernika tego zabarykadowanego przed Żydami wszedł Jezus i powiedział, pokój wam. I od tego momentu żadne obawy przed Żydami, przed nawet męczeństwem, nie mogły powstrzymać prawie wszystkich apostołów przed głoszeniem słów prawdy, cywilizacji życia, nawet kosztem męczeńskiej śmierci. Każdy z was, drodzy parafianie, może być jednym z apostołów zebranych w wieczerniku. I choć może, jak Tomasz, powtarzasz, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, ale też w końcu zobaczyłeś i uwierzyłeś. Wybór jest tylko jeden, życie lub śmierć. Błogosławieństwo lub przekleństwo. Idźmy zatem z Jezusem Miłosiernym, bo wtedy będziemy mocni. Idźmy razem z Jezusem Miłosiernym w trudzie, w mocy Ducha, ale ciągle z nadzieją, uczestnicząc w tajemnicy Chrystusowego Krzyża, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania. Idźmy więc w przyszłość, w to trzecie tysiąclecie, razem z Jezusem Miłosiernym. Nie bójmy się. Otwórzmy na pościerz drzwi Bożemu Miłosierdziu. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz czas prawdy. Oto teraz czas miłosierdzia. I powtarzaj często, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bóg jest Ojcem doskonale wsłuchanym w nasze potrzeby, nasze modlitwy. Z wielką ufnością wołajmy do Niego w naszych ludzkich potrzebach. Miłosierny Ojcze, umocnij darami Ducha Świętego papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby przy wsparciu całego ludu chrześcijańskiego głosili dzieło odkupienia dokonane przez Twojego Syna. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, natchnij Duchem Świętym rządzących państwami i narodami, aby prawnie i czynnie troszczyli się o dobre i godziwe życie każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, udziel darów Ducha tym, którzy podejmują dzieła miłosierdzia na rzecz bliźnich. Dodaj im odwagi do pełnienia ofiarnej służby na wzór Chrystusa. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, porusz mocą Ducha Świętego serca zatwardziałych grzeszników, aby zdecydowali się odwołać do Twojego miłosierdzia i zostali uratowani od kary wiecznej. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, mocą posłanego Ducha odpuść kary cierpiącym męki czyśćcowe i pozwól im radować się przebywaniem w Twoim domu. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże miłosierdzie i wieczne zbawienie dla świętej pamięci Jana Makowskiego. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, daj nam Ducha Świętego, abyśmy rozpoznali Twojego Syna po Jego zbawczych ranach i wraz z apostołem Tomaszem mogli wyznać wiarę w Jego nieograniczone panowanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże, Ty posłałeś swojego umiłowanego Syna, aby nas zbawił. W swoim miłosierdziu wysłuchaj nas i pomóż nam zachować życiodajne owoce Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Obietnica.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy Jehowa. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łast paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświeć się dar mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Faustyną Kowalską, błogosławionym księdzem Sopoćką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jutro w poniedziałek odprawię mszę świętą Boże łaski dla Barbary i Krzysztofa w rocznicę ślubu. We wtorek dzień czynna w intencji Zofii Sterczuli w dniu urodzin. W środę za świętej pamięci Ignacego i Gertrudę Drabek oraz za świętej pamięci Wiesława Kwasińskiego w szóstą rocznicę śmierci. W czwartek o łaskę zdrowia i rozwiązanie spraw trudnych dla syna. W piątek dziękczynno-błagalna msza święta za Roberta Olszówkę w dniu urodzin, a w sobotę za świętej pamięci Jana Łysaka w piątą rocznicę śmierci. Msza święta zamówiona od żony z dziećmi. Drodzy parafianie, myślę, że ten czas trudny powoli będzie się kończył. Tutaj może i mniej, ale w Polsce słychać, że już jutro będzie można na plażę wyjść i otworzą bramy lasu, także to też będzie chyba dobrze. Miejmy nadzieję, że u nas też, ale dopiero od 12 maja, bo tutaj i government, i kuria mówią, że do 12 maja, myślę, że od 12 maja już wszystko powinno wrócić do normalności. Kochane dzieci,
komunijne, jeszcze trochę cierpliwości. Jak wszystko dobrze będzie, to myślę, że Komunię Święta będzie jeszcze przed wakacjami, ale na pewno w czerwcu. Także te piękne obrazki, które malujecie Jezusa Miłosiernego, niech one też będą takim znakiem, by łączyć się z Bogiem, pełnym miłosierdzia i chcielibyście razem z nami tutaj w Kościele też odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Za chwilę udzielę Bożego Błogosławieństwa, ale za chwilę też będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata. Kwestia przekazywania kopertek, datków na utrzymanie naszego kościoła parafialnego. Sytuacja kryzysowa przedłuża się i prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, będzie do 12 maja. Ja odprawiam msze święte według zamówionych intencji. Jeżeli ten kryzys przedłuży się, to no właśnie, no jest to pytanie takie egzystencjalne. Czy będziemy mieli do czego jeszcze wrócić? Tylko nieliczna część parafian tutaj przesyła regularne ofiary, czy to kopertki, do skrzynki, czy przez pocztę i oczekuje, że wszyscy parafianie wezmą odpowiedzialność za nasz Kościół. Żadnych dotacji przecież nie mamy, mieć nie będziemy. To tylko wszystko jest na waszej wspaniałomyślności. Ale Bóg zapłać tym nielicznym, którzy pamiętają o naszym Kościele. Można zawsze na parking przyjechać, wrzucić do skrzynki pocztowej to, co potrzebne jest do normalnego funkcjonowania. I wszystkim życzę błogosławionej niedzieli, tej niedzieli szczególnej Bożego Miłosierdzia, a zwłaszcza o godzinie 15:00, to jest ten czas, kiedy tak szczególnie łączymy się z Jezusem Miłosiernym. Chcielibyście jeszcze raz może odmówić wtedy koronkę do Bożego Miłosierdzia i prosić o to miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Thank you.
pragniemy zanurzyć się w Bożym miłosierdziu, w tym czasie Bożego miłosierdzia, w niedzielę Bożego miłosierdzia. Pragniemy wziąć do ręki różańce i odmówić koronkę do Bożego miłosierdzia. Jeżeli mamy różańce gdzieś na podorędziu, proszę je wziąć. Może tylko jeszcze krótka refleksja jako dopełnienie tej homilii, którą przed chwilą powiedziałem, poświęconej całkowicie Bożemu miłosierdziu. Dlaczego mamy prosić o Boże miłosierdzie? Dla siebie, dla naszych rodzin, dla Polski, dla Kanady, dla każdego z nas. W Dniu Święta obraz miłosierdzia ma być publicznie uczczony. A kochający Boże miłosierdzie, wierni, winni ten dzień poszerzywać w czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Ta pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn. I żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyste tego święta i przez cześć tego obrazu Jezusa Miłosiernego, mówi Pan Jezus do świętej siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z Nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta łaska jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych grzechów. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów, z wyjątkiem sakramentu chrztu, albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z komunią świętą, przyjętą świętą miłosierdziem, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu drugiego chrztu. I jest oczywiste, że komunia święta przyjęta w święto miłosierdzia musi być nie tyle godna, ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie, win i kar. Spowiedź nie musi być odprawiona w Dniu Święta Miłosierdzia. Można uczynić to wcześniej. Ważne jest, by dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Nie można pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Drodzy moi, i w tym duchu chcemy odmówić tę koronkę do Bożego miłosierdzia, wiedząc, jak ważny jest ten czas, ta niedziela, ażeby uwolnić się i od win, i od kar. Mając tak spektakularnie przed oczami taki obraz, że jakby niebo było otwarte dzisiaj i przez taki duży, duży kanał
to Boże miłosierdzie, Boża łaska, Boża miłość przepływała do serc każdego z nas poprzez tego Jezusa, który jest tutaj na obrazie, z boku którego wypływają promienie białe i czerwone z otwartego boku Jezusa Chrystusa, z serca Pana Jezusa. Chcielibyśmy w chwili milczenia pomyśleć o naszym życiu, o celu naszego życia, o naszych rodzinach, o naszej parafii i prosić Boga, pełnego w miłosierdzie, o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego kościołego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty i świetlny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.